Witam Państwa w programie Rozmowy Przedwyborcze. Przez kolejne 5 wieczorów wspólnie z Andrzejem Andrysiakiem. Witam Andrzeju. Dzień dobry. Z Gazety Radomszczańskiej będziemy Państwu przybliżać, prezentować programy poszczególnych ugrupowań politycznych walczących o Państwa zaufanie i poparcie w wyborach 13 października. Nie da się do studia zaprosić wszystkich 120 kandydatów. Wybraliśmy więc grupę osób, które będą reprezentatywne dla najważniejszych, najsilniejszych komitetów wyborczych. Dziś w studio witamy dwie panie, dwie radomszczanki. Witamy serdecznie. Razem z nami są Anna Milczanowska, wieloletni prezydent miasta Radomska, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i pani Magdalena Spólnicka, wieloletnia radna miejska, przewodnicząca struktur Platformy Obywatelskiej w Radomsku. Obie panie ubiegają się o mandaty sejmowe. Ja przeglądałem sobie programy, które prezentujecie, przyglądałem się ulotkom, przyglądałem się banerom, plakatom i moją uwagę przykuł baner pani przewodniczącej Spólnickiej, na którym pani napisała: naprawmy Polskę. I co ciekawe, to pytanie skieruję do pani poseł Milczanowskiej, bo ja tak jak sobie czytam, naprawmy Polskę, to znaczy, że jest zepsuta. Czy Polska jest zepsuta, pani poseł? Polska nie jest zepsuta. Ja rzeczywiście zdziwiona również byłam, kiedy zobaczyłam to hasło na banerze u pani Magdy Spólnickiej, bo szanowni państwo, obóz Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość nic innego nie robi od 4 lat, jak naprawia Polskę. Zastaliśmy nasz kraj w dość fatalnej sytuacji, kondycji złej finansowej, z wieloma aferami, jak chociażby aferą VAT-owską, z mafiami paliwowymi, z drenowaniem budżetu państwa przez różne siły, na co było przyzwolenie. I naprawiamy tę Polskę z wyprzedawaniem majątku narodowego, który cały czas się odbywał przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Naprawiamy tę Polskę i to, co bym chciała powiedzieć, to widzimy, że stan życia Polaków poprawił się bardzo, że poprzez programy społeczne, które wprowadziliśmy, sztandarowy program 500+, który ma podnieść i podnosi godność życia polskiej rodziny, nam się to udało. Rozwój gospodarczy kraju jest na bardzo wysokim poziomie. My jesteśmy teraz w czołówce światowej i o tym mówią i piszą media zagraniczne. Słyszeliśmy o tym nawet podczas ostatniej i jeszcze wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, jak postrzegany jest nasz kraj. Nie tylko w Europie, bo w Europie również bardzo dobrze, ponieważ kraje starej Unii Europejskiej zwracają się do nas z prośbą, jak można wprowadzać pewne programy, chociażby uszczelniające VAT. Jeśli jest tak dobrze, no to co pani to chce naprawiać? Co pani chce naprawić? No właśnie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Ja absolutnie się nie zgadzam ze stwierdzeniem, że rządy Prawa i Sprawiedliwości otrzymały w spadku kraj w ruinie, bo to hasło przewodnie poprzedniej kampanii wygranej przez PiS. Polska absolutnie nie była w ruinie, a dowodem na to jest chociażby fakt, że przez ostatnie 4 lata Prawo i Sprawiedliwość ma niezwykle komfortową sytuację czerpania z dorobku tych ostatnich 8 lat, kiedy Platforma Obywatelska wspólnie z PSL-em pracowała na to, żeby nasz kraj gonił kraje zachodnie. Co do Polski w ruinie i co do tego, że jest tak dobrze. Szanowni Państwo, pani poseł mówi, że PiS naprawia Polskę. Skoro tak, to dlaczego pacjenci umierają na SOR-ach? Skoro tak, to dlaczego na wizytę chociażby w psychiatrii dziecięcej czeka się ponad 2 lata? Skoro tak, to dlaczego służba zdrowia jest w dramatycznej sytuacji po wprowadzeniu usieciowania szpitali? Skoro tak, to dlaczego koszty reformy, tak zwanej pseudoreformy edukacji, są przerzucone na samorządy, które musiały na dziś dołożyć 23 miliardy złotych z własnych budżetów. To wszystko dzieje się kosztem inwestycji. Mieszkańcy zamiast chodników, zamiast dróg czy zamiast ścieżek rowerowych niestety nie będą mogli cieszyć się tego typu inwestycjami na poziomie gminnym, ponieważ te koszty zostały przerzucone na samorządy. Jest wiele obszarów, w których państwo nie działa. Od edukacji poprzez służbę zdrowia, a skończywszy na rozwoju małych i średnich miast i co najważniejsze na końcu,
polityce klimatycznej, która w tej chwili kompletnie pozostawiona jest sama sobie. Żadnej strategii nie ma. Zanim dojdziemy do polityki klimatycznej. A, jeszcze jedno zdanie. Ja bym chciała się odnieść. Ale to króciutkie ad vocem. Jeśli możliwe, ja bym jeszcze się chciała odnieść do tego, co pani poseł powiedziała na temat afer VAT-owskich czy afer paliwowych. Przez 4 lata pani poseł nie została nikomu. Powinna o nich pani wiedzieć. Za chwileczkę się do tego odniosę. Przez 4 lata państwa komisja, Ziobrowska zresztą komisja i prokuratura upolityczniona nie postawiła zarzutów nikomu w tej sprawie. Więc co do przestępczości gospodarczej związanej. Bo doskonale pani wie, pani że pozwoli, jest że ja skończę w tej zdanie. Sprawie, ale muszę się odnosić, bo pani manipuluje ja fałszywą propagandę tutaj. Pani poseł, pozwoli pani, że bardzo skończę. Proszę. Tak jak powiedziałam, nie zostały postawione nikomu zarzuty. Postawione zostały. Nie zostały nikomu dobrze postawione zarzuty. Natomiast jedyne zarzuty, które ja znam, to są zarzuty czy kontrowersje wokół bliskich pani współpracowników, chociażby pana Witczaka czy pana Banasia, trudno zarzucić krystaliczną przeszłość czy krystaliczną działalność tego typu twarzom dobrej zmiany. Co do luki VAT-owskiej, problem z przestępczością gospodarczą jest nie tylko domeną naszego kraju, ale także całej Europy. Ja przypomnę, że rozwiązania w tym zakresie, chociażby jednolity plik kontrolny, były przygotowywane teraz, jeszcze przez Platformę państwo, Obywatelską. Szanowni Państwo, pozwólmy, trzeba pani być, oddać się, prawdę faktom. Muszę się odnieść, pozwólmy gdyby odnieść pani pozwoliła. Oczywiście. Pani Przewodnicząca, co do służby zdrowia, oczywiście też naprawiamy to, co przez 8 lat było zepsute. Mieliśmy takich ministrów, jak między innymi minister Arłukowicz, który na tyle napsuł w służbie zdrowia, że ciężko jest się z tym pozbierać i proszę Państwa, tego się nie da i doskonale pani wie, że 4 lata. Miliardowe nakłady. Doskonale Państwo wiecie, że ponad 100 miliardów złotych w roku 2019, że chcemy dochodzić do tej średniej 6,8 produktu krajowego brutto, żeby były nakłady z budżetu państwa na służbę zdrowia, że wprowadzamy rozwiązania systemowe, że bardzo wiele kolejek się skróciło, jak chociażby do zaćmy, do tomografii, do rezonansu, do endopretos i dobrze o tym wiemy, że ten system na tyle zmieniamy, że wreszcie otwieramy nowe kierunki medyczne, powstają uniwersytety medyczne, wydziały medyczne przy wielu uczelniach wyższych i mamy w tym roku, w roku 2019 o ponad 2000 studentów więcej. Brakuje nam lekarzy, w związku z tym my musimy lekarzy wykształcić, musimy zdobyć tę kadrę lekarską, żeby miał kto leczyć. Co do chodników, Szanowni Państwo, program samorządowy Fundusz Budowy Dróg, na który w roku 2019 jest przeznaczonych 36 miliardów i kwota ponad 15 miliardów milionów złotych trafia do powiatu radomszczańskiego, do miasta Radomsko. Co do edukacji, Szanowna Pani, edukacja jest wpisana w ustawę o samorządzie gminnym i powinna Pani o tym wiedzieć, że szkoła publiczna jest to zadanie gminy, zadanie samorządu i za to włodarze miast odpowiadają, a 6,5 miliarda złotych daliśmy w przeciągu tych 4 ostatnich lat więcej właśnie na oświatę. Pani poseł, ja przypominam sobie, że wtedy, kiedy pani była prezydentem przez 9 lat w Radomsku, miała pani absolutnie odmienne zdanie co do kwestii finansowania oświaty. I zawsze powtarzała pani, że jest niewystarczająca subwencja oświatowa. Tak, bo i dziś jest tak bardzo niewystarczająca, że tak jak to powiedziałam, dziś, nasze miasto i nasz powiat dokłada dziś, miliony złotych do finansowania zawsze dopłaca. Ja myślę, że Polska będzie takim państwem dobrobytu, że rzeczywiście samorządy będą tylko dekretami się tego wprowadzić pozwólmy nie da. Redaktorowi Andrysiakowi, żeby wątek, pojawił się wątek, podał nowy temat. Pojawił się temat ekologii tutaj w wypowiedzi. O właśnie. To teraz sprzed kilku dni to będzie informacja. Fundacja Prawnicy dla Ziemi złożyła pozew do sądu w Łodzi przeciwko właścicielowi elektrowni Bełchatów o to, żeby do 35 roku zakazał spalania węgla albo emitowania CO2. I będzie ta sprawa w sądzie. Czy Polska powinna, Bełchatów to jest największy truciciel w tej chwili w Europie, czy Polska powinna ograniczyć CO2, jeśli tak, to w jaki sposób? Ale Polska ogranicza CO2, dlatego że mówimy i to, co robimy o miksie energetycznym,
bardzo dużo, że w to, co narzuca nam Unia Europejska w dyrektywach, które wydaje, że 20% energii musi pochodzić z tak zwanych źródeł energii teraz odnawialnej. 14% pochodzi. Tak, no ale mamy do któregoś roku osiągnąć ten procent 20%, i wskaźnik, i do tego dochodzimy. Wiecie Państwo, że mają powstać farmy wiatrowe, które będą usytuowane w Bałtyku, że korzystamy z takich źródeł jak chociażby gaz, któremu też się sprzeciwiają ekolodzy, bo tak oni działają. Chciałabym tutaj nawiązać do tych spraw klimatycznych, o których mówiła Pani Przewodnicząca, o tym, o zdrowszym powietrzu. My mówimy o czystym powietrzu i 105 miliardach złotych, które na okres 10 lat rząd polski przeznacza na to, aby wymieniać źródła ciepła w domach i termobletem. 72 tysiące wniosków. Tak, i kwota około 2 miliardów złotych. Jak Państwo wiecie, gdyby samorządy więcej się zaangażowały, a wiemy, że samorząd radomszański podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi takie porozumienie, ale jeszcze w murach swojego ratusza nie wprowadza człowieka, który mógłby pomóc ludziom, ale robi to poseł Anna Milczanowska w swoim biurze poselskim. Tam pan radny Tomasz Kaczmarek, radny powiatowy, służy mieszkańcom powiatu i Radomska, jak wypełniać wnioski, żeby zdobyć pieniądze na czyste powietrze. Co do Bełchatowa. Bełchatów jest największą elektrownią w Polsce. Ponad 20% energii elektrycznej właśnie tam jest wytwarzanych. To są miliardy złotych, które w przeciągu kilkudziesięciu lat zostały włożone w budowę tej inwestycji. Wiecie Państwo, że powstają jest zupełnie nowy blok, który został tak zmodernizowany, żeby tego dwutlenku węgla jak najmniej szło w powietrze. Wiemy o tym, że mamy odkrywkę Bełchatów, odkrywkę Szczepców i pracujemy nad tym, aby odkrywka Złoczew powstała, i są prace naukowe, aby opalając węglem brunatnym, korzystając z węgla brunatnego, dzięki któremu możemy wytwarzać energię elektryczną, jak najmniej CO2 szło do środowiska. Ale według raportu z Komisji Europejskiej z kwietnia tego roku emisje w ciągu ostatnich 2 lat Bełchatowa wzrosły. Wszystkich pierwiastków. Panie redaktorze, a czy ktoś bada, jakie są emisje na przykład w Niemczech, gdzie pozamykano kopalnie węgla, kopalnie węgla kamiennego, a otwierane są i rosną jak grzyby po deszczu w ostatnich czasach w lasach radomszczańskich kopalnie węgla brunatnego. Ale wszyscy tak się już jakoś przyzwyczaili, że jak jest coś złego, to w Polsce my musimy korzystać z dóbr narodowych, które mamy pod ziemią, i bezpieczeństwo energetyczne jest dla nas bardzo ważne. Stąd terminal w Świnoujściu i transportujemy gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych o wiele tańszy do Polski. Wiemy, że powstanie Via Baltica, czyli będziemy z Półwyspu Skandynawskiego też chcieli gaz do Polski, żeby był transportowany, czyli będzie to taka alternatywa dla Nord Stream 2. Wiemy, co jest między Rosją a Niemcami, aby potem móc jeszcze służyć Europie Środkowej. Prosimy teraz w temacie klimatycznym poprosimy Pana Przewodniczącą Smolińską, bo to rzeczywiście Bełchatów największy truciciel, ale i największy producent energii. I jak znaleźć konsensus? Jasne. Pełna zgoda co do tego, że kluczowym dla nas, dla naszego kraju tematem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast w mojej ocenie tą politykę energetyczną należy na nowo zdefiniować, bo ona nie funkcjonuje w ogóle. I w tej chwili nasz kraj, zresztą nie tylko nasz kraj, cały świat stoi w obliczu odpowiedzi na pytanie, co dalej. Bo to nie jest pytanie, czy odchodzić od węgla, tylko jak i kiedy. W tej chwili, pani poseł, mamy do czynienia z wymieraniem ekosystemów. Mamy do czynienia z bardzo potężnym zagrożeniem. Wiśle, pani pozwoli. Tam, gdzie pani macie pozwoli. Ja pani słuchałam. W Warszawie. Pani pozwoli. Tak jak powiedziałam, stoimy w przededniu odpowiedzi na pytanie, co dalej z naszą planetą. I jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom tę planetę zostawić. Są odpowiedzi? Już mówię. Tak zostawić planetę, żeby mogli. Ale konkrety, pani przewodnicząca. Ale pani poseł, to nie jest TVP Info. Drogie panie, proszę pozwolić odpowiedzieć mi na pytanie. Tak, pozwólmy, niech skończy kwestia, pani przewodnicząca i ewentualnie będzie. Kwestia korzystania z polskiego węgla oczywiście jak najbardziej. Powinniśmy eksploatować nasze złoża. Natomiast na dziś jest taka sytuacja, że my
gigantyczne ilości węgla importujemy, głównie z Donbasu. W ciągu 3 lat ostatnich wzrósł trzykrotnie import węgla. Nie spalamy polskiego węgla, spalamy węgiel rosyjski, to po pierwsze. Po drugie, kwestia stopniowego, rozłożonego na lata, przechodzenia na tak zwane OZE, to jest przyszłość i fakt. To miało być kierunek dla Bełchatowa? Nie, to jest rosyjski. Nie? Panie redaktorze, nie jest tajemnicą dla nikogo, ani w naszym kraju, ani na świecie, ani w Europie, że my musimy zacząć korzystać z alternatywnych źródeł energii. Energii wiatrowej, fotowoltaiki, biomasy. Czy też ogrzewania gazowego. Jeżeli pani mówi o tym, żeby chociażby małe samorządy, takie jak nasze, udźwignęły kwestię odejścia od tak zwanych kopciuchów, i oczywiście, czyste, że mogą, natomiast do tego musi być skuteczny program. No czyste powietrze nie jest, jest skutecznym programem. Skuteczny. Państwo zrealizowaliście z tego 10-letniego programu na razie 1%, roku. 1% z założeń, które przyjęliście, a to dlatego, że program jest niewydolny. Nie przekazaliście kompetencji, nie przekazaliście Państwo kompetencji samorządom, zabraliście możliwość przygotowywania wniosków, cedując ten obowiązek na fundusze ochrony środowiska, które okazały się niewydolne. I tak naprawdę kluczem do efektywnego programu wymiany kopciuchów jest uproszczenie wniosków. Nie ma potrzeby, żeby pan radny siedział u pani w biurze, czy jakikolwiek urzędnik pomagał mieszkańcom, jeśli wniosek będzie przygotowany w sposób przejrzysty, jasny i prosty. I tylko w ten sposób można realnie pomagać mieszkańcom zostawmy i osobom fizycznym zmieniać ogrzewanie na alternatywne. Ale pan radny robi to z ogromną przyjemnością i proszę mi ale wierzyć. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby stworzyć prawo jasne i przejrzyste, a nie niedziałające i nieefektywne, tylko po to, żeby móc się nim chwalić. Chodzi o to, żeby ono działało w rzeczywistości, no to porozmawiajmy, a nie działa. Ale drogie panie. Program jest dobry na papierze, program jest dobry wtedy, kiedy działa. Nie do końca w Radomsku zadziałało. Ja mówię celowo w Radomsku, ponieważ w tych wypowiedziach i dotyczących naprawy Polski, i dotyczących tematów klimatycznych, energetycznych, przewijał się wielokrotnie temat samorządowy. No to na chwilę idźmy sobie do samorządu, ale w ujęciu parlamentarnym. W programie Prawa i Sprawiedliwości znalazłem taki zapis: stworzymy fundusz 100 obwodnic. Wszyscy, jak tu siedzimy, mamy nadzieję, że do tego funduszu miasto Radomsko, się załapie, zostanie włączone. W programie Platformy Obywatelskiej czytamy o poprawie, naprawie infrastruktury, budowie dróg, obwodnic i autostrad. Te programy są spójne. W mieście mamy pół obwodnicy, tej drugiej połowy nie ma. Co panie zrobią jako posłanki, jako osoby, które zdobędą mandat, aby właśnie tą obwodnicę w Radomsku dokończyć, aby powstawały w innych miastach. Tym razem zacznie pani przewodnicząca Spólnicka. Szanowni Państwo i panie redaktorze, ja mogę powiedzieć, co dopiero zrobię jako posłanka, natomiast myślę, że pani poseł powinna odpowiedzieć na pytanie, co zrobiła jako posłanka. Zaraz przejdziemy do pani jako poseł. Jako wieloletni prezydent miasta. Prosimy o receptę Platformy na problem obwodnic dróg. Panie redaktorze, ja przypomnę, że ta połowa obwodnicy, która została wybudowana, była właśnie wybudowana za rządów Platformy, przy ogromnym oczywiście wysiłku miasta, które wyasygnowało... Coś się nie zgadza, jeśli chodzi o terminy? Nie, absolutnie się zgadza. Wtedy byłam prezydentem i to miasto było wykonawcą budowy tej obwodnicy. Korzystaliśmy z pieniędzy, z funduszy unijnych. Oczywiście, ale kto wtedy pani prezydent sprawował władzę? Proszę pani, sprawowaliście państwo, więc co dlatego nie powiedziałam, znaczy, że my nie poradziliśmy sobie z tym problemem. Dlatego powiedziałam pani poseł, że za czasów Platformy i nie ma w tym dobrze, żadnego ale przekłamania. Dobrze, ale jaka recepta? Nie dawaliście pieniędzy ze swojej kieszeni. Druga część obwodnicy Radomska i wielu innych miast. Jak to jaka? Trzeba porozumienia i konieczna jest współpraca, skuteczna i realna i rzeczywista współpraca samorządu z generalną dyrekcją i z rządem. Innym miastom to się udaje i udawało się przez tyle lat. Radomsko niestety zostało w tyle, bo ta nasza połówka obwodnicy nie spełnia żadnych oczekiwań mieszkańców.
a najlepiej o tym mogą świadczyć w tej chwili rozjeżdżone drogi na terenie miasta i w centrum miasta. To, co w tej chwili przeżywają mieszkańcy ulicy Krakowskiej czy ulicy Narutowicza, miasto, które jest rozjeżdżane przez tiry, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja zapraszam Państwa. Antidotum ma być współpraca z generalną dyrekcją. Ale rzeczywiście, przygotowanie odpowiedniego projektu i rzeczywista współpraca, a nie markowana. Pani poseł, fundusz 100 obwodnic rozwiąże problem? Fundusz 100 obwodnic rozwiąże problem wielu miast, ale tu pani przewodnicząca nie jest zorientowana, na jakim etapie w ogóle są prace związane z obwodnicą miasta Radomska. Ja jeszcze chciałam przypomnieć, szanowni państwo, że to za mojej prezydentury podjęte zostały prace nad decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych, która to decyzja została skutecznie zaskarżona przez obecnego pana prezydenta miasta w roku 2016 i w 2016 została podjęta decyzja przez generalnego dyrektora ochrony środowiska i przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i rozpoczęły się prace nad drugim dokumentem, drugą decyzją, innym przebiegiem, innym wariantem obwodnicy właśnie miasta Radomska. Ta decyzja jest już na ukończeniu. To jest najważniejszy dokument w całym procesie powstania takiej inwestycji jak obwodnica. Jeżeli ten dokument nie powstanie, nie będzie solidnie zrobiony zgodnie z przepisami naszego prawa polskiego, prawa unijnego, w każdej chwili może być zaskarżany. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tu cały czas jestem w kontakcie, nawet dzisiaj rozmawiałam przed waszym programem również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, która jest wykonawcą, inwestorem odnośnie obwodnicy. Obwodnica miasta Radomska jest wpisana do rządowego programu z zapisanymi pieniędzmi i ona tam w tym rządowym programie. Ale rządowe programy modyfikowano kilkakrotnie. Tak, modyfikowano, ale ona cały czas tam jest. Ona z tego programu nie została usunięta i proszę to sprawdzić. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Infrastruktury, gdzie obwodnica miasta Radomska razem z kwotą zapisaną do wykonania i te pieniądze w budżecie państwa są zabezpieczone, funkcjonuje. Jest nawet zapis, że jest przed przetargiem, czyli jak powstanie już uprawomocniona decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, Generalna Dyrekcja natychmiast przystępuje do prac innych, czyli dokumentacji. My chcielibyśmy i stąd rozmowy moje, które prowadzę z Ministerstwem Infrastruktury, aby pójść metodą zaprojektuj i wybuduj, bo ona byłaby szybsza. Z tego co wynika, obie panie będziecie orędowniczkami do kończenia tej obwodnicy. Jeszcze jeden temat. Mamy dwie minuty, Andrzej, szybkie jedno pytanie, szybka odpowiedź. Pani poseł, w 2016 roku była pani wraz z panem posłem Maciejewskim gościem na sesji i tam na tej sesji, na której ja również byłam, była deklaracja z państwa strony, że do końca kadencji będzie Radomsko miało obwodnicę. Nie ma jej. Prawda, owszem, była, ja służę zaraz dokumentacją, natomiast na dziś mamy taką sytuację, że tiry rozjeżdżają Radomsko i tyle. Takie są fakty. Chciałbym zadać jeszcze pytanie. Chciałbym zadać jeszcze pytanie dotyczące sprawy, która wzbudziła wielkie kontrowersje na początku kadencji Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj proszę o dość prostą odpowiedź. Czy ustawa antyaborcyjna powinna zostać zaostrzona, bądź utrzymana w takim stanie jak teraz? Albo, nie wiem, złagodzona? Pani państwo poseł. Znają moje podejście do tej sprawy. Ja jestem zwolennikiem, aby móc wprowadzić zakaz ustawy eugenicznej. Jestem matką córki z zespołem Downa. Współpracuję z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami, gdzie znajdują się takich dzieci razem z ich rodzicami. I podpisałam się, dobrze też Państwo wiecie, pod wnioskiem skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy ten wniosek rozpatrzenia sprawy związanej z aborcją eugeniczną. Pani Przewodnicząca. A ja uważam, że w obecnych okolicznościach utrzymanie tak zwanego kompromisu jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, czyli te trzy wyjątkowe sytuacje, kiedy zgodnie z prawem aborcja jest dopuszczalna, są na dziś bezpiecznym i stabilnym, myślę, rozwiązaniem, który gwarantuje to, że przy kolejnych kampaniach wyborczych temat aborcji nie będzie ponownie wracał. Temat pewnie będzie wracał, bo zawsze tematy te światopoglądowe się pojawiają. Mamy jeszcze minutę, to jakby idąc tym samym tropem, naprawdę ostatnie pytanie. Samorządy, także radomszczański, w wielu innych miastach wprowadzają dopłaty do programów in vitro.
zostańmy przy tematach światopoglądowych. Czy ten obowiązek powinno przejąć ministerstwo? Bezwzględnie tak. To powinien być program finansowany przez ministerstwo, dlatego że jest to jedyna skuteczna metoda walki z tak zwaną bezdzietnością. Z bezdzietnością boryka się ponad 1,5 miliona par w Polsce. Jak do tej pory nie ma innego programu i nie jest nim na pewno naprotechnologia, bo jest to metoda jedynie diagnostyki, a nie leczenia. Jest to jedyna skuteczna metoda, w której ponad 45% skuteczność występuje. I jakby zaklinanie rzeczywistości, że jest jakaś inna metoda i inna droga, jest ogromną krzywdą dla wszystkich tych, którzy chcą mieć szczęśliwe Pani rodziny poseł, i dzieci. Czy powinno to przejść do Ministerstwa Zdrowia, czy pozostać w rękach samorządów? Albo czy samorządy nie powinny Szanowni w ogóle Państwo, takich programów prowadzić? Nie jestem przeciwnikiem metody in vitro, metoda funkcjonuje, ale uważam, że samorządy nie powinny finansować. Trzeba wiedzieć, że metoda in vitro nie jest metodą leczenia bezpłodności, jest metodą zapładniania i tak jak Pani powiedziała, dzietności i wiemy, że w ogrom takich zapłodnionych komórek ląduje gdzieś, można powiedzieć, nawet w ściekach i to jest bardzo nieetyczne i niemoralne, jeżeli chodzi Skąd o stosowanie, Pani ma takie informacje? Stosowanie tej metody. Proszę Pani, proszę sobie nie poczytać. Jestem proszę mi wierzyć, że ja na ten temat wiem bardzo dużo. Proszę, gdyby Pani pozwoliła mi skończyć, bo musimy jestem zwolennikiem metody zwaną naprotechnologią, która przynosi bardzo i leczenia, bardzo wiele pozytywnych skutków. Zna Pani efektywność tej metody? Znam efektywność 2%. I jednej, i drugiej 2%, metody. Pani poseł. Też wie, że metoda in vitro też niewiele procent przynosi. Oj, wbrew, drogie Panie, musimy wręcz kończyć. Odwrotnie. Musimy kończyć nasze spotkanie. Było nam bardzo miło gościć Panią w studiu. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejną rozmowę przedwyborczą już jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia.